Uwaga, w tym punkcie ksero Przewłoczanskiej 223 w Łodzi, przy wejściu do Biblioteki Politechniki Głównej, możecie spotkać ciężko chorą psychicznie, bandytę, ksywa pedagog, oczywiście bezrobotną, a nie baranowską. Kumpele oczywiście równie, a może jeszcze bardziej chorego Radka Wilczka, pseudo dziennikarza misyjnego. Wszędzie robi się wydom. Pani Ania, podobnie jak jej kumpel Radek, wymusza świadczenia nienależne, super obsługę, mogąc robić kserokopię po 8 groszy na samoobsłudze. Chce oczywiście robić dalej po 8 groszy, ale angażując prowadzącego punkt. W przypadku odmowy i próby wytłumaczenia, że czas też kosztuje, szantażuje, grozi sądem, nasłaniem swojego chorego psychicznie kumpla Radka Wiliczka. O dziwo tą ciężko chorą psychicznie prowadzący punkt cero pan Marek wpuszcza. Podobnie jak do pobliskiej biblioteki pedagogicznej. Marszałek wstępnie oczywiście niczym nie ryzykuje, bo on tam nie pracuje, ale panu Markowi się oczywiście redakcja dziwi.